Kiedy mówimy o 35-godzinnym dniu pracy, jedna z kolejnych szybkich rzeczy, które się pojawiają, to co z naszą polską konkurencyjnością i wydajnością pracy? No więc my myślimy, że jesteśmy już na tym etapie, że powinniśmy odrzucić to stare myślenie wyceniającą i oceniającą naszą polską konkurencyjność i naszą wartość, sprowadzającą tylko do tego, że pracujemy bardzo dużo, za bardzo niskie pieniądze, a zachodnie firmy, które tutaj inwestują, bardzo łatwo unikają płacenia u nas podatków. Mamy mało zarabiających ludzi i brak podatków, które wpływałyby do naszego budżetu. Czas z tym skończyć. Skrócenie czasu pracy do 35 godzin w końcu zwróci myślenie o inwestowaniu w Polsce i rozwijaniu swojej działalności w Polsce na tory innowacyjności i lepszej wydajności. Bo to nie my, jako pracownicy, osoby pracujące, decydujemy o tym, jak organizowana jest nasza praca i jaką mamy wydajność. Robią i organizują te prace osoby nas zatrudniające. Więc warto dać im motywację do tego, żebyśmy robili fajniejsze rzeczy w fajniejszy sposób, mniej obciążający nas. Zacznijmy się szanować.